Według ostatnich planów filia suwalskiego ratusza Przynoniewicza miała zatętnić życiem na początku wakacji. Okazało się jednak, że to nie takie proste. Diabeł tkwi w szczegółach. Związane jest to z tym, że budynek jest oczywiście zakończony, roboty są zgłoszone do odbioru. Niestety te odbiory wciąż trwają. Aktualnie jesteśmy na etapie odbiorów systemów przeciwpożarowych, alarmowych. Także to niestety trwa, jest to niezależne od nas, badają to zewnętrzne instytucje. Natomiast sam budynek jest już skończony, jest gotowy do tej przeprowadzki. Musimy go po prostu oficjalnie odebrać. Urzędnicy wciąż przyjmują interesantów w przygnębiającym obiekcie stanowiącym tymczasową siedzibę filii i tylko z okien mogą zerkać w stronę wyremontowanej kamienicy. Kiedy już zakończą się odbiory, w murach budynku sąsiadującego z dawnym Rokisem pracę podejmie więcej urzędników niż było to przed remontem. Będą to wszystkie wydziały, które już teraz mieszczą się na ulicy Sieniańskiej, czyli jest to Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Spraw Społecznych, Wydział Kultury i Sportu, audyt wewnętrzny. Również trafi tam jeden z wydziałów, który mieści się przy ulicy Mickiewicza. Będzie to zupełna nowość, bo trafi tam Wydział Podatków i Opłat. Do tej pory mieszkańcy swoje sprawy związane z podatkami załatwiali na ulicy Mickiewicza. Teraz będą robili to w bardziej komfortowych warunkach, w lepszej dostępności. Wyczekiwana przeprowadzka być może rozpocznie się na początku sierpnia, ale podkreślamy, być może.